Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A w naszym studiu jest już wiceprezydent Nowego Sącza, Artur Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I zaczynamy od tematu związanego ze szpitalem. Był pan ostatnio na sądeckim SOR-ze? No, na szczęście nie musiałem być, natomiast wiem, o co będzie pani redaktor pytać pewnie za chwileczkę. Tak, no o to, że nie wygląda on już tak jak kiedyś, kolejki są takie same, ale niestety nietrzeźwi pacjenci, którzy bardzo mocno utrudniają pracę SOR-u, się pojawili. To jest moim zdaniem jakaś obiegowa opinia wzięta z internetu, ponieważ mamy statystyki, które kwestionują taką opinię, ponieważ no, wydaje nam się, że 2 czy 3 osoby dziennie, bo tyle statystycznie jest nowych gości korzystających w cudzysłowie z SOR-u, to nie jest duża liczba. Szpital mówi o 4-5 standardowo w ciągu dnia, a w święta o znacznie większej liczbie. I to są pacjenci bardzo uciążliwi, bo często awanturujący się, często wulgarni, często nieprzyjemni dla personelu i innych pacjentów, którzy są chorzy. Oczywiście tak, zgadzam się, że nie jest miłe przybywać w towarzystwie osób, które są pod wpływem alkoholu i zachowują się agresywnie, natomiast mówimy o 4 osobach dziennie, z tego co wiem, 2-3 są wypisywane momentalnie, więc nie wiem, czy to jest tak duża uciążliwość. No, pytanie, czy ile osób korzysta z SOR-u codziennie w ogóle. Wydaje mi się, że to są setki, a nie kilka osób dziennie. No ale chyba przyzna pan, że pacjent, który cały czas zaczepia personel, zaczepia innych pacjentów, trzeba nad nim cały czas sprawować opiekę, a pacjent, który ma złamaną nogę i leży spokojnie na łóżku, to dwie różne osoby. Proszę zauważyć, pani redaktor, że jesteśmy ostatnim miastem powiatowym, który zlikwidował tak zwaną Izbę Wytrzeźwień, więc... No bo o nią chodzi tak naprawdę. Tak, więc tak naprawdę postępujemy zgodnie z tym, co dzieje się w kraju. No, ustawodawca musi się pochylić nad tym problemem. Płaciliśmy za Izbę Wytrzeźwień prawie 3 miliony złotych rocznie. To są bardzo duże pieniądze, z czego 2/3, jeśli nie więcej, to było dla pacjentów spoza Nowego Sącza, a podejrzewam, że około 80-90% gmin nie chciało się do tej kwestii dorzucić finansowo. Były jakieś rozmowy prowadzone w tym? Oczywiście, razie? Że tak. Do wszystkich gmin były wysyłane pisma, również prezydent rozmawiał telefonicznie, ale nie było takiego zainteresowania, żeby partycypować w tej kwestii. Izba Wytrzeźwień jest zlikwidowana, no ale szpital prosi o rozmowę, o to, o rozważenie w ogóle całej sytuacji, o jakąś pomoc. Wy widzicie tutaj jakieś pole, w którym moglibyście pomóc? Nigdy nie mówimy nie, jeśli chodzi o jakieś rozmowy, czy jakieś wspólne działanie. Także jesteśmy otwarci na rozmowę z panią dyrektor szpitala w każdym momencie. No bo oprócz Izby Wytrzeźwień są inne opcje. Tam często trafiają także osoby, nie ukrywajmy, bezdomne, które mają problem alkoholowy. Schroniska to i noclegownie to jest jedna opcja, ale może ogrzewalnie rozwiązałyby problem. Również rozważaliśmy tą kwestię, natomiast do tych spraw potrzeba jest rozmowa nie tylko z władzami szpitala, ale i z marszałkiem i z poszczególnymi gminami w powiecie nowosądeckim. Takie rozmowy będą podejmowane w takim razie? Tak, oczywiście, że tak. Jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy. To my czekamy na ich wyniki na pewno. Spalarnie śmieci i rozbudowa wysypiska śmieci. One zostały zgłoszone do planu zagospodarowania odpadów województwa małopolskiego na lata 2023-2028. Miasto zgłosiło takie propozycje, tak? No tak, biorąc pod uwagę przystąpienie do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego i mając na uwadze to, że inwestor prywatny może rzeczywiście taką inwestycję przedsięwziąć, no to zgłosiliśmy ją jako potencjalne miejsce do składowania odpadów i przetwarzania odpadów. Sporo mieszkańców miało wątpliwości, czemu to miasto występuje, skoro prywatny inwestor planuje taką inwestycję.
Miasto jest upoważnione do tego, żeby na swoim terenie dbać o zagospodarowanie odpadami i w związku z tym wystąpiliśmy z taką propozycją. Mm. O ile spływały informacje o tej spalarni śmieci, to o rozbudowie wysypiska śmieci do tej pory mowy nie było, przynajmniej mówiono o tym, aby ograniczyć to wysypisko śmieci. Był wysłany list od prezydenta, pewnie to będzie jakiś rok temu, do wszystkich przewodniczących zarządów osiedla, czy widzą gdzieś możliwość budowy nowego wysypiska śmieci. Ale spalarnia miała być odpowiedzią, która sprawi, że to nie będzie konieczne. Spalarnia na pewno byłaby rozwiązaniem tego problemu. Może nie całkowitym rozwiązaniem, ale na pewno dużym rozwiązaniem tego problemu. Mhm. No więc co, w takim razie wysypisko będzie rozbudowywane, czy niekoniecznie? Czy to jest tylko jakiś zapis? Złożony jest wniosek do marszałka województwa małopolskiego o to, aby poszerzyć możliwość składowania na naszym wysypisku w firmie Nowa śmieci, więc czekamy na odpowiedź pana marszałka. Mhm. A co by pan wolał? Wysypisko śmieci większe czy spalarnie? To już kończąc ten temat. Powiem tak, miasto bezpośrednio nie jest zaangażowane w spalarnię. Dbamy o swój interes poprzez rozszerzenie możliwości składowania na naszym wysypisku. W takim razie będziemy też monitorować ten temat. Ważyły się ostatnio losy, spekulowano na temat tego, czy Sandecja zagra w tym roku na swoim stadionie u siebie. Jest taka możliwość, czy jeszcze te prace trwają? Jak to wygląda? To już od razu mówię, że do końca rundy wiosennej, czyli do końca czerwca, takiej możliwości nie będzie. Podjęliśmy taką decyzję razem z generalnym wykonawcą ze względu na to, żeby przyspieszyć prace związane z budową stadionu. Myślę, że ważniejsze jest to, żeby szybciej ukończyć stadion, niż to, żeby Sandecja grała u siebie, ponieważ tak czy owak, i to wiemy na pewno, że policja nie dopuściłaby możliwości udziału kibiców w meczach Sandecji. Mhm. Natomiast w Niepołomicach kibice mają możliwość udziału w rozgrywkach meczowych. Mhm. To jaki jest teraz etap pracy, jeśli chodzi o stadion? Zalana jest górna płyta budynku przy ulicy Kilińskiego. Zamówione są materiały związane z konstrukcją dachu. Zamówione są krzesełka na stadion oraz zamówione jest duża ekipa budowlana na miesiąc następny. Mowa jest o 350 osobach, które będą mocno pracować, żeby termin czerwcowy został dotrzymany. Co one tam będą robić, bo to strasznie dużo ludzi. No, jest jeszcze trochę prac do wykonania. Wiem, że stadion jest na 8 tysięcy, no więc nie martwimy się o miejsce, ale kwestia tego, co będą robić. Jest wiele prac do wykonania. Są kwestie związane z wykończeniem budynku klubowego. Potrzeba jest złożenie konstrukcji dachu, potrzeba jest elewacja na stadion. Potrzebne jest przykręcenie wszystkich siedzonek, więc no, tych prac jest trochę jeszcze przed nami. Mamy już prawie, że połowę lutego, więc zostało tyle czasu, że musi być duża ilość osób, zaangażowanych, które te prace wykonają. Czyli jednym zdaniem kwestia wykończenia tego budynku, no i wtedy pewnie będziemy mogli korzystać już w pełni. Maszty oświetleniowe, macie już chętnych na nie? Jeszcze nie został rozpisany przetarg, z tego co wiem. Podejrzewam, że to będzie w tym tygodniu, maksymalnie w przyszłym. Cena wywoławcza wynikająca z operatu szacunkowego to jest 1 300 000 zł. W związku z tym no, będziemy czekać na oferentów. Wysłaliśmy takie informacje o tym, że mamy dostępne maszty do wszystkich klubów pierwszoligowych, drugoligowych, a także klubów żużlowych. Może znajdzie się zainteresowany. Czyli skupiacie się na klubach, niekoniecznie na samorządach, miastach, innych gminach? Na klubach, znaczy na ich właścicielach, a często bywają to samorządy. Czyli tutaj także pewnie zapytanie. Przetarg kiedy ma być?
W tym tygodniu, maksymalnie w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony. Jak myślę o budowie stadionu, to też zawsze kojarzy mi się ratusz, który miał być po sąsiedzku. Jakie są plany, jeśli chodzi o ratusz? Bo jakoś temat umilkł ostatnio, przynajmniej w mediach. Czekamy na ogłoszenie Polskiego Ładu i na pewno będziemy składać wniosek o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego. Już w tej chwili robimy drobne remonty w ratuszu, nie czekając na zewnętrzne dofinansowanie, bo ratusz naprawdę wymaga mnóstwo pracy i mnóstwo energii, żeby przywrócić go do dawnej świetności. Natomiast mam nadzieję, że Polski Ład zostanie ogłoszony i że będziemy mogli aplikować o to, żeby remontować ratusz. Dużo wam pieniędzy potrzeba? Remont ratusza wraz z płytą rynku szacowany został 3 lata temu na około 30 milionów złotych. Myślę, że teraz to będzie około 35 milionów. No teraz pula na zabytki, więc jest szansa na realizację. A jeśli chodzi o budowę nowego ratusza, to jaka w końcu lokalizacja jest brana pod uwagę? Cały czas bierzemy kilka lokalizacji, ale chyba taka priorytetowa to jest rzeczywiście przy ulicy Gucwy. Tam mamy taką działkę, która jest bardzo dobrze zlokalizowana, skomunikowana i dostępna pod to, żeby taki budynek tam powstał. Natomiast jeśli chodzi o samą budowę ratusza, czekamy, aż skończymy inwestycje stadionu. Nie chcemy dwóch takich dużych inwestycji realizować jednocześnie. Trzeba się skupić na tym, żeby zrealizować to, co jest w danym momencie. Okej. Gucwy jednak daleko jest od centrum. To dobra na pewno lokalizacja? No, osiedle Gorzków czy Wojska Polskiego, które jest blisko, nie wiem, czy powiedzą, że to jest daleko dla nich, dla większości. Mówię o centrum. No, centrum tak, ale ratusz jest potrzebny dla mieszkańców, więc będziemy go realizować w miejscu, gdzie tych mieszkańców jest dużo. Mhm. To przejdźmy jeszcze na koniec do dróg. Kwestia choćby mostu na Kamienicy cały czas jest tą gorącą, gdzie mieszkańcy wyczekują, patrzą, co się dzieje, obserwują plac budowy. Jaki tutaj jest etap? Wykonawca wszedł na plac budowy. Następują już kwestie związane z palowaniem nowego mostu. Oczywiście stary most, tak zwany, może nie tyle stary, co most wojskowy, jest dalej utrzymywany i będzie do czasu zakończenia inwestycji. Do końca roku powinniśmy tą inwestycję zrealizować. I nie ma tutaj żadnych obaw, że jakieś opóźnienia się pojawią. Teraz pogoda chyba nie była sprzyjająca w ostatnich dniach. Oczywiście wszystkie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na czas realizacji, ale wykonawca nie zgłasza żadnych kwestii związanych z opóźnieniem, więc myślę, że będzie zrealizowane w terminie. Nowojowska częściowo zamknięta. Kiedy te prace się zakończą? Na Wojowska musimy poczekać gdzieś do wakacji tego roku i myślę, że te prace już zostaną w większości wykonane. To już prac nie będzie na tej drodze? To już będzie ostatni etap? Mogą być jeszcze warstwy asfaltu kładzione, ale na pewno będzie ruch uruchomiony przed tym czasem. A jakie plany na ten rok oprócz tych właśnie dróg, o których powiedzieliśmy? No, w tym roku dostaliśmy między innymi ostatnimi czasy ulicę, plan możliwości modernizacji ulicy Magazynowej, więc to jest to najnowsza informacja, którą mogę przekazać, że prawdopodobnie ta ulica dzięki wsparciu zewnętrznemu będzie realizowana. Dużo się tu będzie zmieniało? Modernizacja czy też jakieś odnowienie? Tak, modernizacja. Oczywiście cały czas jak wykonujemy drogi, chcemy ją przebudować kompleksowo od wszystkich sieci, które przebiegają pod drogą, poprzez chodniki, wszystkie warstwy asfaltu, podbudowę. Mhm. Więc to będzie kompleksowa modernizacja. Przyszykujecie przetarg, czy to już jest rozstrzygnięte? Nie. Przetarg dopiero będzie po podpisaniu umowy, więc myślę, że to będzie w okolice miesiąca, żeby ogłosić przetarg. A planujecie ulicę Węgierską modernizować? Mieliśmy pytanie od słuchaczy, to już zupełna końcówka. Jest ogłoszony program Interreg Polska-Słowacja. Chcemy znaleźć partnera na Słowacji, z którym będziemy realizować ten program. Mamy nadzieję, że uda nam się go
znaleźć, jeśli się nam uda znaleźć i dogadać co do zakresu realizacji inwestycji, to byłaby taka możliwość, żeby ulicę Węgierską wpisać w ten program, ponieważ w Interregu jest możliwość realizacji dróg, które spełniają funkcję transgraniczną, a Węgierska taką funkcję spełnia. Jest tam 5 milionów euro dofinansowania, więc jest o co aplikować. Pewnie liczycie na całą pulę, tak? No, tu się musimy dogadać z partnerem ze Słowacji, ponieważ te środki są dzielone pomiędzy partnerami. No tak. W takim razie też będziemy czekać na te dofinansowania i kolejne inwestycje drogowe. Dziś moim gościem był wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję. No i wszystkiego dobrego. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. Dziękuję. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.